Z okazji rocznicy powstania Armii Krajowej chcielibyśmy powiedzieć o bardzo ważnej postaci, która mieszkała nasze miasto, naszą gminę i o jej niezwykłej historii, o pani Zofii Stankiewicz i jej mężu, o którym też nie możemy zapomnieć, bo również był żołnierzem AK podczas II wojny światowej i poprowadzimy wywiad z jej rodziną, z sąsiadami, z ludźmi, którzy przebywali i żyli razem z panią Zofią i jej mężem. Rodzice nasi od pielgrzymki do Częstochowy rozpoczęli swoje życie małżeńskie. Przyjechali tutaj do Wolina, to wiedzieli, że będą chcieli mieć dużą rodzinę. Bo mama zawsze mówiła tak, z każdym dzieckiem narodzonym idzie wielkie błogosławieństwo dla rodziny. Dzieciństwo nasze było bardzo szczęśliwe. Chciałabym tylko tak krótko powiedzieć, jak wyglądała nasza niedziela. W sobotę sprzątaliśmy mieszkanie, dziewczyny miały swoje pokoje do posprzątania. Była rywalizacja, kto ładniej kwiatki na stole postawi, a mama wieczorem w sobotę każdemu na stole ustawiała taką kubkę ubranek. To były ubrania takie świąteczne. Wychodziliśmy do kościoła. Tatuś wychodził pierwszy, zanim cała grupka, matka, dzieci, a mamusia na końcu rowerem zamykała ten nasz peleton. Po kościele było uroczyste śniadanie z modlitwą. Później szliśmy na spacer. Mama zostawała w domu, przygotowała rosół z makaronem. My po powrocie ze spaceru, uroczysty obiad, a potem siadaliśmy koło stołu na kanapie i rodzice, tato czytał Pismo Święte. Później były gry w piłkę nożną za parkiem, powrót do domu, kolacja, wspólna modlitwa i następny tydzień rozpoczynamy. Dzień był wypełniony, świąteczny. Po tygodniu pracy z rodzicami odpoczywaliśmy. Rodzice byli bardzo religijni, swoim przykładem nie oszukiwali nas, bo prawda była najważniejsza. Nauczyli nas gościnności, serdeczności i to, co najważniejsze, pracowitości. Pozwalali nam pracować wtedy, kiedy byliśmy na studiach i były wakacje, po to, żeby zrozumieć wartość pieniądza. I jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, zanim oddam głos mojemu chrześniakowi. Mama bardzo lubiła ludzi, kochała ludzi, była dla wszystkich bardzo dobra, oddana. Uczyła nas tego, żeby być zawsze otwartym na czyjeś potrzeby, umieć wybaczać i zawsze wokół siebie stwarzać taką ciepłą, dobrą atmosferę. I stworzyła taką grupę, gdzie najpierw najbliższe koleżanki przychodziły na różaniec, potem coraz więcej sąsiadek, które mieszkały przy parku, a my w czwartek wiedzieliśmy zawsze, że nie wolno nam dzwonić do mamy między godziną 10 a 12, bo wtedy przychodzą panie na modlitwę. I zawsze był różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, na koniec apel jasnogórski i zaproszenie później po godzinie na herbatkę. Jak zegar wskazywał godzinę 12, panie się żegnały, wychodziły z domu i już się umawiały na następny czwartek, bo tego czwartku oczekiwali. Ja jako przedstawiciel wnuków chciałem powiedzieć, że rodzina się babci i dziadka dosyć mocno rozrosła. Dzisiaj robiłem takie podliczenie, to jest już nas 117 osób. Babcia i dziadek doczekali się 9 dzieci, 27 wnuków. No i na dzień dzisiejszy 50 prawnuków. Jeśli chodzi o wartości, które babcia i dziadek zaszczepili, to na pewno jest to miłość do Boga. Pokazali nam, jak z otwartym sercem podchodzić do drugiego człowieka, jak dbać o relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, że miłość i praca w życiu popłaca i tymi wartościami staramy się w życiu kierować i też przekazywać naszym dzieciom. Choć możemy powiedzieć, odchodzą w przeszłość, ale
właściwie kształtują ciągle teraźniejszość. I choć nie zacytuję może dokładnie poety, że ojczyzna to ziemia i groby, to jednak przede wszystkim dostrzegamy, że w tej ziemi naszej wolińskiej są ci, którzy pielęgnowali to, co jest również duchowe. Bóg, honor, ojczyzna. Te trzy słowa, które dzisiaj tak szczególnie wybrzmiały wobec tych, którzy na tej ziemi pracowali, a przede wszystkim kształtowali charaktery tych, którzy pozostali po nich. Ale możemy powiedzieć, że jest to dla nas pewien wzór, przykład, byśmy sami, ucząc się historii ich życia, umieli naśladować i chcieli naśladować ich zapał, ich religijność jako tę, która prowadzi do pełni szczęścia. To oni przelewali za nas krew, to oni w myśl składanej przysięgi oddawali swoje serca i swoje właśnie młode życie. Ale my pamiętamy ich jako naszych sąsiadów, jako wspaniałych rodziców bardzo licznej dziatwy, jako tych, którzy pokazali nam swoim życiem, że w każdych warunkach można być bohaterem. Jako tych, którzy jak kropla skałę drożyli historię codziennie, każdego dnia, historię swojej rodziny, historię naszej społeczności, historię naszego narodu w myśl słów wielkiego Polaka, papieża. Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Ja jeszcze chciałabym dodać, bo tutaj takie same są wartości, powiedzmy sobie, o których już wszyscy już mówili dookoła, tak? Ja bardziej się tutaj wypowiem na temat takiej wartości pani Zofii, pana Stefana jako naszych sąsiadów, bo ja byłam sąsiadką przez wiele lat pana Stefana i pani Zofii. I od 83 roku, pamiętam, kiedy już stworzyłam swoją własną rodzinę, to wraz z panią Zofią i z panem Stefanem przygotowywaliśmy co roku ołtarze Bożą na Boże Ciało. Na Boże Ciało. Najpierw na budynku państwa Stankiewiczów, później ten ołtarz został przeniesiony na ścianę Parku Wolnickiego. I za każdym razem to był taki moment, kiedy zwoływaliśmy wszystkich mieszkańców naszej ulicy, budowaliśmy wspólnie ten ołtarz. I to nas jeszcze bardziej scalało jako naszych sąsiadów. Już pomijając to, że pani Zofia i pan Stefan mieli zawsze tak otwarty dom, że nie było czegoś takiego, że trzeba było się zapowiedzieć, umówić, że muszą kogoś przyjąć, kogoś, nie wiem, ugościć. O każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy, jeżeli by ktoś zapukał do ich drzwi, został przyjęty jako najlepszy przyjaciel rodziny. Bez względu na to, czy mieli pieniądze, a najczęściej nie mieli, bo ciężko pracowali, bo pracowali na swoje dzieci, które wymagały naprawdę dużej opieki. Wykształcili też. I powiem tak, że ktokolwiek tam się zjawił, to się czuł w tej rodzinie jako jej członek. Nie jako ktoś, kto przyjechał w gości, tylko jako członek tej rodziny. Jakby miało się wrażenie, że tam się żyło od lat, od początku. I w zasadzie nie było różnicy, czy to była osoba bogata, biedna. To tak zawsze było, jak się mówi, w Boże Narodzenie. Zawsze jedno nakrycie stoi dla niespodziewanego gościa, ale u nich cały rok stało to Boże Narodzeniowe nakrycie. Pełniąc funkcję burmistrza, mówiłem, że gmina to przede wszystkim są ludzie. Pamiętam, jak pani Postowa, jak świętej pamięci Świetlikowa, wszystkie nasze sąsiadki biegły do pani Stankiewiczowej na nabożeństwa, na spotkania, które organizowała pani Zofia. I mówią tak, że Kościół to są ludzie. Ja twierdzę, księże poboszczu, że to naprawdę był kardynał ziemi wolińskiej. Najlepszym podsumowaniem dla naszego filmu będą umieszczone słowa przez nas w gazecie, w artykule, który opublikowałyśmy, a więc dla nas młodych ludzi potrzeba częstego spoglądania na autorytety i naśladowania ich ideałów. Niech w naszym życiu i naszych rówieśników też będą ważne słowa dewizy: Bóg, honor i ojczyzna.